dostęp do leków, to w tej chwili w Polsce też tutaj bardzo się poprawił ten dostęp. W odniesieniu do naszych chorych na raka piersi, teraz od września mamy dostęp do leków, które przez wiele lat były nierefundowane, bo to są inhibitory CDK4, CDK6 w raku hormonozależnym i pertuzumab w leczeniu wczesnego raka piersi HER2 pozytywnego. To są naprawdę takie kroki milowe, które się nam udało zrobić w ostatnim czasie, bo w porównaniu z Europą no długo nie mieliśmy dostępu do tych leków i to stanowiło dla nas pewien problem, ponieważ utrudniało nam nowoczesne leczenie naszych pacjentek. Także jest to bardzo dobry krok. W tej chwili możemy powiedzieć, że ten program lekowy jest faktycznie kompleksowy. Do tego te działania systemowo-organizacyjne, czyli właśnie Breast Cancer Unity, ale też sieć onkologiczna, strategia, która powstaje, będzie ogłoszona w tym roku, no, dają szansę na takie kompleksowe zaopiekowanie się, koordynację ścieżki pacjenta i włączenie tego leczenia. To jest bardzo ważne w tym czasie, kiedy ono jest wskazane i bardzo potrzebne.